Na kilka dni przed derbami Warszawy przyjechałem na Konwiktorską, żeby przez jeden dzień być zawodnikiem Piotra Stokowca i czarnych koszul. Chciałem też zobaczyć, jak trudna sytuacja finansowa przekłada się na atmosferę w szatni i na taki jeden bardzo trudny dzień treningowy, bo zaczynamy od rana, najpierw siłownia, potem spotkanie z psychologiem, odprawa, obiad, drugi trening już na boisku, więc ma być ciężko, przynajmniej tak zapowiadali. Zobaczymy, jak to wytrzymam. Witamy w klubie. Zapraszam. Już tu są. Ja oficjalnie witamy w klubie. No, dzień dobry, panie trenerze. Karta. Gdzie karta? To są kwiaty? Nie, kwiaty. Namawiałem gołębia, żeby się spóźnił. Bo podobno ciasto, tak? To jest kara? Czy nie? Odżywki. Odżywki. Voilà. Voilà. Jeszcze może ktoś tam wiesz. A. Nie wiem, czy ogarniemy to, wiesz. Może komuś telefon na stronie zadzwonić albo coś takiego, to wy, to od razu wtedy jedzie po ciastka. Ja już włączyłem. No. Herbatka. Ale na siłownię to mogliście zaprosić. Pana węgrzy jeszcze tego. No, Kasiu, wydok. Wreszcie ktoś był na pierwszym miejscu w wyciskaniu. To twój kubek? W swoim kubku dostałeś? Nie, nie, tak się nie wkupiłem. Wiesz, twój kubek. Popilnujesz? Tak, okay. 5 złotych. Nie, no przecież ja to nie robię. No właśnie, jestem taki rozstrzelony. Ja popilnuję w centrum, też pilnuję. Za 5 złotych. Jest tak źle, że przyjeżdżamy już na śniadanie do Gravitana. Na obiad. Obiady są klubowe, a kolacji w ogóle nie jemy. Które ty jesteś rośny, tak się muszę przyjechać. 7-8. To jest. Nie wiem, czy Wojtek jest starszy? Nie, też. 7-8. Luty. Ale stawy masz 6. Do tego nie wiem. Biegam na razie i wiesz, nie czuję tego. Mamy nowego dzisiaj testowanego zawodnika. Jak masz na imię? Przepraszam, zapomniałem. Andrzej. Andrzej będzie z nami dzisiaj, także
przywitać go dobrze dzisiaj. Jedziemy, mało miejsca, panowie, trzeba się... Tak jest, do dołu, spokojnie, dochodzimy nogami i jedziemy, spięcie na palce, góra. Mów głośniej, go, panie się wstydzisz. Nie mogę obgadywać. Bo pójdę na karnego jeżdża. Karny jeżdż jest tu. Widać, że biodro normalnie. Jeszcze. Widać, że mam normalnie. Dość mocny. Krótki ruch. Co? Patrz. Patrz. Dawaj. 10 razy powtarzamy ruch, dopiero drugi skok. No to. Teraz dobrze. Teraz ładnie. Jedziemy. Nawet łatwiej. 3. No właśnie, to chodzi. 4. Mogę. Ja usłyszałem sobie ze 3. 6. 7. 8. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gotowi? O, 1, 2, 3, 3, 5, jest tam przeciąg, jedziemy, 1, dawaj, ta sama, 2, 3, 4, jest do 4, 5, idziemy, brawo! Brawo! Przód! Tył! Robinka, jesteś pierwszy. 10. Dobra, proszę. Trening z piłkami już przeszedł do lamusa. No. Kto trenuje z piłkami? Ale po co? Po co? Jeżeli ktoś jeszcze to trzeba biegać. Czyli ja pasuję do piłki, bo biegam. Raz tygodnie rzucają i każą coś z tym robić. Lekka zapłocka jest. Jest, a to jest. Jest nami nie dotykaj. Natury nie oszukuje. Robimy 5 powtórzeń, 2 obwody na tych swoich wewnętrznych 4 stacjach i dopiero przechodzimy całą grupą dalej. Dobra? 2 stacje, tylko 4 i tam 4 będą troszeczkę większe obciążenie, natomiast jedziemy tylko 5 powtórzeń, ale mocno dynamicznie. Ok? I każde robione z osobna. Tak już trenerzy tam wewnętrznie na wszystkich stacjach wam powiedzą co dobra, i jak. Dobra. Losujcie za Wojtkiem, Wojtek tam za Olem. Olo, tutaj, Koły. Wracasz tutaj, okej? Idziemy tak z dyskawiczami zegar. Dwa jasno, to decydował, to każdy ma swój biznes. Tak. Nie ma lipy. Trzeba sobie radzić. Wojtek, słyszeliście? Dobra, idziecie do Jarka. Stoję daleko, jest tylko na raz. Mocne wyciągnięcie i zatrzymanie. Wracam z powrotem. Dawaj, Szymek. No jedziesz. Jedziemy, raz. Wracam z powrotem. Dwa. Wracam. Trzy. Olek, stopa zadarta. Do 90 i na palce. I utrzymaj trochę na palce. Do góry szybko, powoli schodzi. Raz. Po. Trzy. Jeden. Dobre mają skarbniki, tu jest takie szybkość.
większe siły. Dla nas 100 zawodników na 5 metrów poniżej 1 sekundy, no to chyba... To jest. A jeśli chodzi o wytrzymałość, prędkość porównała 4 metry na sekundę, praktycznie z pierwszego składu to wszyscy biegli. Panie trenerze, ja zawsze pana chciałem zapytać o ten kisiel słynny. Dlaczego pan go podawał? Dlaczego? Jest tak wartościowy. Dlatego tak wartościowy. No, kisiel to nie jest słynny. Ten, który robiłem... Artur Boruc mi opowiadał w Dolkanie jeszcze lata temu. Robiłem z mąki ziemniaczanej bez konserwantów. Z glukozą, cukier złożony, jakim jest skrobiak kiślu, cukier prosty. Do tego jeszcze witamina C, sok z cytryny i magnez. No i pewna kompozycja, której na razie nie chcę zrobić. Artur Boruc nie przepadał, on mi tak zdradza. Nie, oczywiście to kwestia przyzwyczajenia, ale organizm w trakcie wysiłku musi dostać za węglowodanów. No z czego energię będzie czerpać? Tak jest, dobrze kołek, dobrze, pracuje człowiek. Zdejmiemy trochę, ale to trzeba zrobić na mocy. Zrobimy jak wyjdzie, panie trenerze, no. Obser. Będziemy próbowali na moc. Bez praca, co mleko, na nerwy. Dobrze. Dobrze. Jeszcze do góry. Hop. Godzina 10. Czyli to już u ciebie skończyło? To już skończyło, robię. Ostatnia stacja. Wszyscy mnie tu traktują jak gościa, który nic nie robi, jak emeryta i rencista. Będzie dobrze. Po co to robiliśmy i dlaczego? Szykujemy się do ważnego meczu, prawda? To prawda. Znaczy na bazie tego, co żeśmy robili wcześniej, czyli jakieś tam podstawy siłowe, którą wykonywaliśmy już od samego początku okresu przygotowawczego, bo wiadomo, że na tym będziemy gdzieś tam jechali przez ten dłuższy okres rundy wiosennej. Teraz akurat była jeszcze przerwa na kadrę i też było troszeczkę mocniejsze podbicie siłowe. I dzisiaj skoncentrowaliśmy się już na takim obciążeniu meczowym, dokładnie tematycznie, jakby to zebrać, to dzisiaj robiliśmy siłę eksplozywną, tak? Wyskok do góry, zmiana kierunku biegu, szybkość reakcji, sam start, tak? Pierwsze 5-10 metrów, to był dzisiejszym głównym tematem, tak? Na jakiejś tam podbudowie siłowej, to co robiliśmy wcześniej. Czyli dużo takich wyizolowanych ćwiczeń właśnie dla mnie nowości, bo jak ja grałem w piłkę, to trochę inaczej się ćwiczyło. Znaczy tak, no to są jakieś tam ćwiczenia funkcjonalne, które sobie łapiemy wybiórczo, tak, z aktywności piłkarza, tak? Dodajemy do tego obciążenie zewnętrzne, możemy zwrócić uwagę na stabilizację, tak, korpusu, która też gdzieś tam jest ważna w tych ruchach, no izolujemy sobie ruch, potem go przenosimy na boisko, tak? Natomiast no, dzisiaj no, główna uwaga była skierowana na samą siłę eksplozywną. W innym ośrodku treningowym. Dzisiaj jesteśmy w ośrodku treningowym A. A my mamy dużo tych ośrodków treningowych. Ile? Do E. Bez mięsa? To tak to nie pojedziemy, nie zrobimy. A was? Po pączku nie mogę, mam na przydział. 4 pączki dziennie można tylko jeść. Doktor mówi. Ja tego nie mówiłem. Jeden z lekkoatletów powiedział, tak, mówię ze 20 gramów białka, syra białego, to weź sobie ze 20 przed snem. Spotykam go, on mówi tak, no biorę tego białka, ile? No cały drożek sobie kupuje tego syra. A to tak ci powiedział, no pan już mówił. Różnica jest istotna. Jakiej różnicy?
różnicy nie ma, czy 0, czy 0. No właśnie. No zobaczmy dla siebie, bo z czym jest. To jasne, to jest tak. Dobrze, że obiady za darmo. Ale jest hit, nie? Można ketchup z podliszek poprosić? A tylko takie. Tylko z kieszeni mają. Już tojce, bo nie ma, już się skończyłem. No nie, no. Już. Co z tym ketchupem będzie? Można ketchup? Zobaczmy, że jest. Nie wolno ketchupa konserwanty. Nie wolno mieszać. Ostatnio nie byliście, jak mieliśmy zawiązane oczy i... Ale no... Trzeba było przenieść? Wiaderko z tymi woźkami. Grałeś w woźkę? No. To trzeba było przenieść wiaderko z woźkami do drugiego wiaderka. Co się stało? No ale nie mogłeś używać rąk. Miałeś tą gumę, no i musiałeś jakąś tą gumę. I w takim kwadracie to było. W tym kwadracie nie mogłeś... Jedna osoba tylko widziała, no i pięć nie widziało. Na oczy? Tym jak na oczy. Czyli co, ktoś podpowiada, tak? A ty tak, sobie no i musisz nadzorować. Zawsze w jeden, tak? Zawsze w jeden. Dziś temat celów. Będziemy rozmawiać sobie o celach, jak te cele realizować, na co zwrócić uwagę przy realizacji celów. I do tego, słuchajcie, będzie ćwiczenie. Bardzo ważne jest to, żeby uważnie czytać instrukcje, które wam podam. Będą trzy takie instrukcje. No i jednocześnie ważna jest rywalizacja, tak? A więc pamiętajcie, że tutaj też jest nagroda za pierwsze miejsce. Atrakcyjna. Za chwilę, słuchajcie... Za chwilę będzie... Za chwilę będzie pierwszy podział. To znaczy tak, to co widzicie przed sobą, to jest wasze. Za chwilę dołożę wam pewne dodatkowe materiały, którymi się podzielicie porówno. I trzecia rzecz, że nie wolno wzajemnie przeszkadzać zespołom, tak? Czyli to są trzy najważniejsze uwagi. Po każdym wykonanym zadaniu mierzę czas i oceniam to, co się tutaj zadziało. Czerwony gołąb, co ty robisz? Gołąbek! Na zrealizowanie celu macie 5 minut. Na jeszcze. Ja jestem w budowlance. Jesteś? To prawda. My możemy układać, ale ty myśl. Zobaczymy, czy będziesz miał wyższy czy Dawaj, szybko podkładaj, ty! 3, 2,
Trzeci zespół! Uwaga! Wyżej. Teraz wam zadam pytanie. Pierwszy zespół, drugi zespół, trzeci zespół. Czy jesteście zadowoleni z Jerzy? Nie, tak. Dobra, przy takim celu kto wygrał? My. Każdy. Okej, przy takim celu zgodzicie się, że każdy wygrywa? Tak. Okej, no to teraz, skoro tak jest... To dam wam inny cel. Ale teraz. Wyższą wieżę przeciwnika. W ciągu 5 minut, tak? To jest ważne. Uwaga, szalat, czas, start. Poszło, jedziemy. Mamy dużo czasu. Jeszcze. Ty, zobacz, a co ksiądz mówi? A co ksiądz mówi? 4 minuty. Podstawkę zrobisz. Z tego. Rób tam. Ciekawe, jak to utrzymacie. Kurwa, ty mały. Nie, to jest dobry, bo tak. Stop, puszczamy. Brawo! Puszczamy. Dobra. Miejsce numer jeden. Najważniejsze, okej? Wiesz, że tak stoi? Naturalizacja. Który z celów, dlaczego pozwolił zbudować najwyższą wieżę? Okej. Cel trzeci. Dlaczego? No bo nie było ograniczeń czasowych. Rywalizacja z ekipami. Doświadczenie z poprzednich dwóch celów. Współpraca. Przewidywanie. Presja czasu, nietrwałość elementów konstrukcji, w nawiasie radę przesło było niestabilne. Ale najważniejsze wnioski z ćwiczenia. Piłka może przejść, zawodnik nie. Wspólna praca czyni cuda. Wygrywamy i przegrywamy razem. Porażkę bierzemy wspólnie na siebie. Jak żyć, panie? W nawiasie gramy szeroko albo przy linii. Zawsze trzeba mieć plan B. Ważne są indywidualności. W nawiasie których zabrakło u nas w tym pojedynku. Nie potykamy się o zapałki. Nawet przegrani schodzimy z podniesioną głową, bo daliśmy z siebie wszystko jak gladiatorzy. W kupie siła. Koncentracja i decyzja w tym opanowanie, że sędzia Paweł nie skończy wcześniej.
Okej, dobra. Na dzisiaj to bardzo dziękuję wam. 40 minut wolnego, o 14 jesteśmy w autobusie. Tomek Brzyski. Po treningu pijemy, a przed wcieramy. Ze stali i robotę mi przyjecie, no. Jak tu pracować? Specjalista od serca, nie? No graj. Nie chcę mi się. Dobry wpiodę. No jest, bo to jest... To Wiśnik musi to widzieć. Trener Wiśnik, tu, tak? To trener. Chciał do nim przeływka. Jego dodałeś? Tak. Chciałbyś mieć taką, nie? Od fryzjera. Wszyscy zazdroszczą, że on tak. Ty masz kurwa taki włos jak ten mikrofon, ty. Dobra, panowie, zaczynamy sprężyć się. Krótki trening, godzina 15, godzina 30. Trochę małych gier, trochę elementów taktyki. Taka rozgrzewka z akcentem szybkości, także dobrze się rozgrzeć, żeby tutaj na tym razie się nic nie stało. Ostrożnie, ale agresywnie. Zaczynamy od jednego kółka organizacyjnie. Dawaj, już odstawiamy piłki. Gdzie jest kolega? Wewnętrzne podbicie, idziemy, o.
Raz. Dwa. Trzy. Ruchamy. Jedziemy. Hop! Dawaj, mocno. Mocno. Jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Stop. Dawaj, mocno. Idą kolana. Jak ćwiczenia, podobało się? Śmieszne, wiesz. Śmieszne, bo to się możesz właśnie zakręcić. Pod freestyle. No dobra, rozwijamy, rozwoju. I jedziemy, chodzimy na nogach. Tak jest, dłużej zejść pod piłkę. Kontrolujemy. No dalszy jest. Dwa. Jedziemy, tak jest, raz, dwa, jadę wokół niego. Wracam tyłem i znowu odegram. Chodź! Jej kurwa! Jej!
Będzie tabliczka czekolady na to? Siedem. Honorowek siedem. Siedem tabliczek wyjdzie. To nie jest taki, to taki ubytek. Ile to jest, jaka to czy część? To promile. Mikrolitry. To 5 chyba. Ile promili tutaj jest? O, 4,2. To źle? 4,2. No na tle zawodników. Widać, że wczoraj miałeś urodziny. Przyznaj się. 34 kilo syru miałem w niedzielę. A, jesteś koń. To musi boleć. Jeszcze w takim tempie poniżej 4. No, wniosek jest taki... Na kilometr, Wniosek jest taki, że potencjał mi spada. Potencjał znaczy się. Uj, potencjał. Uj, tak, ja życie, ale mam 30, jestem odbojem. Słuchaj, no młodszy nie będziesz. No nie będę, no i tak dalej, ale jakie serducho. Ale jest dorosły? Jest, no, oczywiście. Mówiłem, że głową nie wygramy, tylko serce. Tak, tylko serce pewnie. Determinacja, zaangażowanie, wola walki. Dobra, w tamtą stronę idziesz z wiatrem. Nie skup kamery, bo droga. Sprytnie. Co was pan co gra? O Jezu! Jest Jedziemy, rozbieganko, wystarczy już, jedziemy. Brawo. 3 minuty, ciągły bieg. Brawo, pomarańczowi! Dawaj, dawaj. 4, 5, 7, 5, 6, 5, 2. Po próbie.
wszystko. To jest to dobrze. To jest akurat tu te 4-6 tych przedziałów. Nie jest minutą. No. To jest akurat tak. Tak, to jest. Takie bądźcie tych. Jak na te warunki. Warunki to jest. To jest wszystko. To się nie da tak zatrzymać. W ogóle tu oczy zamykamy, bo oni kurczę hamują i biegają na tej. To jest ślisko jakoś tak. No ale to powiem. Poziom akurat tak kwaszenia i. I rozluźniamy. Panowie, czy zawodnik nowy został przyjęty na testy, czy jeszcze... Jeszcze się wkupić mu się tylko. Myślę, że brawa mu się należą. Dziękuję. A ciekawe właśnie, czy jest przygotowany. Chyba, że na łapie treningi przyszedł. Tak, trochę sześć mieliśmy. Tam w tym tygodniu mógł być. Dobrze, wiem się, przyjmij. Mam na ciebie jesteś. W której będziesz grał? W tej, w której trenuję. Tutaj już A ile płacisz?